29 marca, mroźno, zimno, jestem w Zwardoniu, wybieram się na trekking ze Zwardonia do Wisły Głębce. Jest na porządnym minusie w tej chwili, przyjechałem pociągiem, tym oto, rano pobudka około 4:50. Szybkie śniadanie, przygotowanie termosów, bułka z dżemem i wyjście na pociąg o 5:50 z Pszczyny. Było dosyć chłodno, ciemno, a teraz jak przyjechałem, jest już fajnie. Kupiłem sobie pączka, wodę i będę szedł. I mam 20 km górami do Wisły Głębce. Stamtąd pojadę pociągiem do Pszczyny. Pierwsze lekkie podejście, jeszcze nie wyciągnąłem kików. W nocy dosyć konkretnie, no jak na wiosenne warunki, nasypało. Śnieg jest fajny, suchy, ale pod śniegiem czuć błoto. W spartańskich warunkach. Ale mocno słońce świeci. Niby nic, bo w sumie nic, ale kondycja zerowa. Zaraz mi się pewno zrobi ciepło i trzeba będzie ściągać kurtkę. Zimno mi w czubki palców, w rękach. Niedobrze, to znaczy, że mam zimne dłonie. Słowacja. Ta strona Polska, a tam mamy granicę. O, sarny z przodu. Ciekawe, kiedy zaczną uciekać. Dzisiaj tutaj nikt nie szedł, żadnych śladów. Jakby mnie puchliwa. I wyszedłem na szlak niebieski. O, aż tak konkretnie nie zamarzło. Trochę zlazłem z trasy, miałem iść tam, w tamtą stronę. Równoległa droga, gdzieś jakieś 50 metrów, ale nie chce mi się teraz przez te ośnieżone świerki przedzierać, bo bym był cały mokry. No i wylazłem na taką oto drogę leśną. Idę tam na pewno, w tamtą stronę. Na tamtą górkę.
Chyba mi padł telefon. Restartuję go. No nie wesoło, bo telefon się nie uruchamia. Nie wesoło, bo chyba mi padł telefon całkowicie. Nie z rezerwa. Jest stówa w kapsie. Na bilet będzie. Szlak. Tu się też kurde wyłącza. Albo jest rozładowane. No tak, telefon rozładowany. Telefon dzwoni. Tylko nie wyświetla. I teraz jakby człowiek szedł na smartfonie. Wchodzę w dół w kierunku Koniakowa. Okolice Koniakowa. Trekking bez smartfonu. Tak jak kiedyś, tyle i tak, tym, że tak mam tą nawigację, która mi w tej chwili ratuje dupę, bo kto by to dzisiaj nosił papierowe mapy. No, ale rezerwę zawsze jakąś trzeba mieć. Asfalt. Nie chce mi się zakładać bucików na kijki. Wyliczy, że zaraz zejdę z tego asfaltu. Gościu, który będzie miał mnie mijał, przed chwilą z nim rozmawiałem, jest z Białorusi. You go this way, yes? Okay, forest is good. A przed chwilą minąłem kierunek drogowskaz, który mówi, że do Wisły jest jeszcze 13,5 km. Jest godzina 13, zostało mi 3 godziny 20 minut do pociągu. No, trzeba spiąć pośladki. Troszkę się zachmurzyło. Zgodnie chyba z prognozą, że pojawią się jakieś chmury. Więc spinam poślady i lecę i zobaczę, czy zdążę, czy nie zdążę. To jednak góry, jednak trochę nasypało. 4 km na godzinę, jakby to było po płaskim i gdzieś równo, bez śniegu, fajna droga, bez problemu. Ale w górach najwyżej pojadę 2 godziny później. No to lecę. Lekki wiaterek w twarz. Od razu czuć, że jest jednak chłodno. Chyba jestem na GSB. Fiu, trzeba uważać pod nogi. Opa. Hua.
śniadanie. Drugie śniadanie. Godzina prawie że 14. Chyba się uda, chyba zdążę. Na liczniku 18,5 km. Według planu trasa miała 21 km. Chyba tam był jakiś haczyk. Więc załóżmy, że 21 plus hak 22 plus to, co przekłamuje nawigacja, 23. No to zostało mi z 5 km, 6. Mam 2 godziny. Pojawiły się chmury na niebie. Słońce się schowało za nie, tak trochę. Ale tragedii nie ma. Nie ma jakiegoś strasznego wiatru. Tutaj na grzbiecie jednak czuć jakiś tam wiaterek. Ale jest taki ok. Jestem w samym polarze i nie jest mi ani za ciepło, ani za zimno. Tam na plecach jest trochę mokro, ale to wiadomo, pod plecakiem. A tu co to tu? Napięcie, transformator średni, jest pewnie 15 kV. Co? 15? A nie widać na tej tabliczce. Cóż to jest takiego? Albo to jest zasilanie tych lamp. Takie kontenerowe, może. A to? What the fuck is this? Cóż to jest? Jakieś pompy. Chyba. A bo to będzie do naśnieżania? To będzie jakiś agregat naśnieżający. Jest już zdecydowanie cieplej. Nawet rzeczywista temperatura jest wyższa, ponieważ ten śnieg jest mokry po prostu, ten, w którym idę. A rano był taki suchutki. Co, tędy? Dobra. No co? Dzięki na całe. No i już powoli schodzę do Wisły Głębce. Tam daleko poniżej widziałem już torowisko. I generalnie zejście z gór zawsze jest smutne. Smutniejsze niż wejście. Szkoda, że kończy się wycieczka. No ale trudno. Góry poczekają na następny raz. No i powoli w kierunku dworca PKP. Dobrze, to jest piwko. Z ławka odsłonięta od wiatru, która robi fenomenalne echo. Nie wiem, czy... Teraz już tego nie będzie słychać, ale no. Wycieczka się udała. Smartfon się zepsuł. Ja niezłe tempo miałem. Trochę mnie to w połowie drogi zgubtaczyło. Myślałem, że jestem, że mam więcej drogi niż miałem jednak do przejścia. Narzuciłem duże tempo. Nawet mnie nic nie boli. Co nie jest samo sobie złe. 22 km przeszedłem. Ale na lekko. Dobra, to teraz sobie piję piwko. Bilet kupowałem za gotówkę, ale jakieś zdziwienie, jak w ciepłym pociągu włączałem na telefon. Uruchomiła się bestia. Chyba miał za zimno po prostu. Ale wygląda na to, że telefon działa.
Jednak smartfony nie lubią zimna, przynajmniej mogę. I po wycieczce. Dawaj, teraz mi zimno. Pomimo tego, że jest w sumie ciepło. Zmęczenie. Wycieczka bardzo udana. Trochę więcej śniegu niż się spodziewałem. Awaria telefonu. Ale było fajnie. Zadowolony jestem. Jest dobrze.